Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w tej pięknej zimowej scenerii. Kolejny magazyn z Zakółka przed nami. Szanowni Państwo, zostało nieco ponad tydzień do Wigilii. I nie wiem jak Państwo, ale ja co roku mam pewien problem z prezentami. Z prezentami dla najbliższych, co kupić. Zawsze drapię się w głowę, żeby ten prezent też był trafiony. I właśnie dzisiejszy odcinek, zresztą jak co roku właśnie, kilka pomysłów na to, aby dla tego naszego ukochanego kierowcy jakiś miły gadżecik do samochodu pod choinkę się znalazł. Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Proszę Państwa, no wśród gadżetów do samochodu dla kierowców mamy naprawdę wybór ogromny, przeogromny. Można wybierać, przebierać, ale jednym z takich, myślę, gadżetów bardzo przydatnych dla kierowcy jest wideorejestrator. Jeżeli taka osoba nie posiada, myślę, że na pewno ucieszy się z takiego urządzenia. Wideorejestrator może przez całe życie się nie przydawać, ale w pewnym momencie, gdy dojdzie do kolizji i sporna sprawa, nagle może uratować nam, że tak powiem, kieszeń, gdyż może wyjaśnić, tak jak wspomniałem, sporne sprawy. Oczywiście, żeby wideorejestrator był w pełni kompletny, zawsze do wideorejestratora proszę pamiętać, że należałoby dokupić kartę pamięci odpowiedniej prędkości i klasy wedle specyfikacji danego urządzenia, gdyż wtedy ten prezent będzie naprawdę wtedy kompletny. Kolejnym gadżetem, myślę, takim przydatnym w samochodzie jest również uchwyt do smartfona. Większość z Państwa zapewne posiada telefony i ten uchwyt staje się niezbędny w momencie, kiedy na przykład jedziemy na nawigacji w telefonie. Ma być telefon widoczny, stabilny. Tych uchwytów jest naprawdę też cała masa. Też warto wiedzieć, jakiej wielkości telefon posiada osoba no, obdarowana, prawda? Żeby nie kupić za małego, czy też za dużego, niepasującego w ogóle do telefonu, który ta osoba posiada. Oczywiście jak uchwyt, to również i ładowarki do smartfonów. Też tutaj nie jest taka prosta rzecz, że ładowarka. Oczywiście różne smartfony, różne standardy, również gniazdek, bo jak i ładowarka, to oczywiście i kabelek. Różne standardy, czy mikro USB, czy USB typu C, czy też Apple'owskie wejścia. I też sam wybór ładowarek jest też już spory, nie jest tylko ładowarka, są różne napięcia ładowania, różny amperaż i też jeżeli wiemy, że ktoś dużo jeździ na przykład na nawigacji w telefonie i ma duży telefon, to warto wybierać tą ładowarkę z co najmniej, żeby ten prąd ładowania był na przykład minimum 2 mAh, żeby ten bilans ładowania, ten prąd ładowania nie był mniejszy niż smartfon pobiera podczas normalnej właśnie nawigacji, żeby to wszystko miało sens. Kolejnym takim gadżetem, o którym warto wspomnieć, jest taki tak zwany breloczek życia, który można wozić w samochodzie, czy też przypiąć do kluczy samochodowych. Breloczek tak zwany dwufunkcyjny, można powiedzieć, bo ma ukryty w sobie nóż do awaryjnego przecięcia, na przykład pasa bezpieczeństwa, również ma tak zwany zbijak do szyb samochodowych. Mały gadżet, ale w takich sytuacjach ekstremalnych naprawdę może niezmiernie pomóc wydostać się z auta. A dla osób, które posiadają małe pociechy, które harcują sobie na tylnym siedzeniu, zaproponuję może taki organizer na oparcie przednich foteli, który skutecznie ochroni również przed zabrudzeniami przedni fotel, ale również uporządkuje zabawki czy też różne gadżety, którymi dzieci podczas podróży się zajmują. Jak i dzieci, tak i zwierzęta również brudzą w aucie, dlatego też fajną opcją dla osób posiadających zwierzaki jest mata właśnie ochronna na tylną kanapę, na przykład dla
dla psa. Szczególnie w taką pogodę, jaką w tej chwili mamy, czyli śnieg, trochę błota, trochę piasku z tym śniegiem wymieszane. I takie zwierzaki większe, jak przewozimy na tylnej kanapie, no oczywiście to wszystko wybrudzą, a taka mata skutecznie ochroni nas przed praniem tapicerki, ale też i zwiększa bezpieczeństwo tych naszych zwierzaków podczas transportu. Kolejną propozycją, którą chciałbym Państwu przedstawić, jest to dla osób lubiących ciepłe napoje w aucie, dużo podróżujących osób, kawka gorąca, herbatka gorąca w samochodzie, sama przyjemność. Także w wielu formach, pojemnościach, kolorach kubek termiczny. Kubek termiczny, do którego możemy nalać ciepłego napoju i przez dłuższy czas cieszyć się nim podczas podróży. Taki kubeczek sobie można w domu uzupełnić, czy też oczywiście na stacji benzynowej, naszym ulubionym napojem. A teraz propozycja do osób, które posiadają starszego typu radia, bez funkcji Bluetooth, a lubią posłuchać swojej muzyki. Będzie to na przykład transmitter FM. Małe urządzenie, które wpina się najczęściej w gniazdo zapalniczki i łączy się bezprzewodowo z naszym smartfonem, a przez fale radiowe nadaje do naszego starego radia, podaje sygnał. Te transmitery oprócz tego często również służą jako zestaw głośno mówiący do rozmów właśnie w aucie. Także gadżet przydatny i również mogący nas uchronić na przykład od mandatu, gdy rozmawiamy przez telefon, trzymając go przy uchu. Dla osób podróżujących dużo, korzystających z urządzeń typu na przykład laptop w aucie, propozycją może być na przykład przetwornica napięcia. Urządzenie troszkę większe niż transmitter FM przetwarza ten prąd 12-woltowy na napięcie 220 i spokojnie urządzenie typu laptop można sobie zasilić czy też podładować. Mówię, jak wiemy, że ktoś dużo jeździ z takimi urządzeniami, warto może taki prezent takiej osobie sprawić. Szanowni Państwo, wśród tych propozycji moich oczywiście znajdziecie Państwo te tańsze propozycje, ale też i te droższe. Na pewno takim uniwersalnym również prezentem będą wszelkiej maści kosmetyki do auta. Jeżeli wiemy, że osoba posiada w aucie skórzaną tapicerkę, może jakieś mleczko, może coś właśnie do czyszczenia takiej tapicerki. Z racji pory tej świątecznej, czyli zima, prawda, może zestaw kosmetyków właśnie na zimę w postaci odmrażacza do szyb, odmrażacza do zamków, jakiegoś płynu do konserwacji uszczelek. Różne te zestawy znajdziemy w sklepach, w różnych konfiguracjach, wszelkiego typu skrobaczki połączone z rękawiczką, z nadrukiem indywidualnym. Naprawdę tego wszystkiego do wyboru i do koloru wszędzie znajdziemy. Podsumowując dzisiejszy odcinek, tych możliwości jest naprawdę masa, tylko nasza wyobraźnia nas ogranicza do tego. Nie wiem jak Państwo, ale ja cenię sobie w prezentach to, aby były po prostu takie jak najbardziej praktyczne. Jak najbardziej praktyczne, żeby ten prezent można było używać wręcz na co dzień. A dzięki temu będziemy pamiętać o tych osobach, od których otrzymaliśmy te prezenty. I najważniejsze w prezentach, żeby tak naprawdę też od serca były, nie na siłę, tylko tak naprawdę z głębi tego naszego serca były wręczone. I tego Państwu oczywiście życzę w tych zbliżających się świętach. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i do zobaczenia jeszcze za tydzień.